Siemanko, witajcie. Znów. A teraz filmik o F22. Ustawienia. Jak one tutaj są, jak działają, co tam, jak tam. Nie ma ich za dużo. Lecz warto opowiedzieć, bo nie opowiadałem. Nie ma podświetlania ten model F22. F44 chyba już ma. Ma większą cewkę. Ten ma dziewiątkę, a F44 oryginalna ma chyba jedenastkę. Już pokazuję. Ustawienia. Monety. Artefakty jakieś koską. To są nasze ustawienia. Ja na tym chodzę. Tutaj tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. Zaraz dojdziemy. Dlaczego? Tak, mamy menu, to mamy głośność. Ciszej. I nam jedzie aż do 20. Tu mamy czułość. Teraz mamy na 2, jesteśmy, wiadomo, nie? W pomieszczeniu, to nie możemy wywindować. Nie wiadomo tam ile, bo będzie się za chwilę wzbudzał. Wszystko tu jest naładowane elektroniką i tak dalej, nie? Do 7 chyba jeszcze się nie wzbudzi, później on zacznie świrować. Ale w terenie tego nie ma, nie? No i o co chodzi? Nic się tak naprawdę nie zmienia, bo jak zrobimy na monety, to tu nam z automatu po prostu wycina iron, to żelazo pierwsze i niby folię. Niby folię, dlatego, bo za chwilę do tego dojdę, dlaczego niby folia. Teraz wyłączyłem niechcący, sorka. W tle leci, jakbyście tak zainteresowani byli, co tam tak miga, to w tle leci wypad z Jarosławca. Jest na wcześniejszym którymś tam filmiku na moim kanale. Nie? No, skupmy się na wykrywaczu. Te artefakty, no to po prostu co tu się zmieniło? Tylko tyle, że w automacie są tutaj ustawione po prostu inne dźwięki niż na tym Jawerli lub na monetach. Nie? Tu mamy ustawienia własne. Tak naprawdę wycinamy, schodzimy tutaj menu na te. Na ten słupek najniżej, jak lecimy w górę, tak widzicie, miga nam tu, już chwila, muszę wyostrzyć chyba, miga nam tu żelazo, które właśnie wycięliśmy. Teraz je włączymy z powrotem i pojedziemy w górę, to wycinamy folię, jedziemy w dół, wracamy do żelaza, jest wycięte żelazo, jedziemy tutaj. Mamy wyciętą dziewiątkę, czyli te najwyższe, już ze srebra i tak dalej, nie? To możemy sobie zmieniać, no i oczywiście jeszcze tutaj dźwięki możemy sobie zmieniać. Tylko dźwięki, już tylko nam zostały. Przytrzymujemy mode. O, 5 mamy tonów. No żelazo przeważnie jest jedynka, takie już ciekawsze, nie? Taki już troszkę wyższy, tak pobudzający naszą wyobraźnię. No i najwyższy na złoto. Takie po prostu ustawienka na żelazo. Nie korzystam w ogóle z tego, bo nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, jak to zrobimy. W sensie żadna głębokość, żadna czułość, tylko po prostu nam się tutaj zmienia akustyczność. Dźwięk po prostu jest inny. Tu możemy sobie ustawić według uznania. Tu jest oryginalny przypisany, on mi odpowiada. Najlepiej na tym chodzę. Zrobimy na to, nie zwiększa nam się głębokość, tylko nam się to wycina. No i tyle. No i czułość jest do 10. Jak jest czyściutki teren, można chodzić śmiało na 10. Nic nie powinno się dziać. Czułość do 20, głośność do 20. No i tutaj na tym ustawieniu, czy na tym możemy wycinać jak chcemy, dowoli, nie? I co chcemy. No ja chodzę na Almetal, no bo wiadomo, nie? Trzeba się nauczyć sygnałów, to nie ma sensu wycinać, bo pod tym może być i nawet jakieś cienkie złotko, o ile jest tak czuły, żeby to wykrył. I dlaczego wracam do tego, dlaczego niby folia jest wycięte na tych monetach, na programie monety.
Dlatego, bo przy tych tańszych wykrywaczach, jak tutaj możemy zauważyć sobie, mamy cztery segmenty tego. Metal, folia, złoto, gold i srebro. Jak wytniemy metal, wycinamy jeden wielki słupek, przy którym możemy trafić tutaj na przykład czulszych wykrywaczach droższych. Możemy sobie ustawić tylko, że to wytnie, a tu już będzie działał, że jako widzi ten sygnał. I tu może być na przykład coś ciekawszego. Cienkie złoto może tu być. Tu może być cieńsze serberko na tej folii aluminiowej, a to całe wytniemy. I to są cztery takie segmenty duże. A te droższe właśnie wykrywacze, już te lepsze, te segmenty mają podzielone na ileś krateczek, linijek, jakkolwiek to nazwał. Mnóstwo tego można tu ustawić i każde jedne po kolei wycinamy, czy zostawiamy, przechodzimy na full metalu i później resztę sobie dźwięków robimy tylko w akustyce i nic więcej. Nie? Niektóre mają 42 słupki, niektóre 90 nawet tutaj na samym metalu. I to jest bardzo ważne, żeby czegoś tam nie pominąć. Nie? Powiedzmy, gwóźdź nam będzie bił w przedziale tym, powiedzmy, ale już na tych tańszych właśnie wykrywaczach, na tych nie uzyskamy tej dalszej linii, która by mogła coś nam wskazać, bo mamy ją wyciętą. To są po prostu cztery takie wielkie segmenty przy tych tańszych wykrywaczach, które tam używamy. Garety, nie garety, te tańsze 150, 250, F22, no co by tam, czy tam F44, ma może mniej tego, mniej możemy tu ustawić, ale tak czy tak są te duże segmenty. Nie? No to także o to tutaj chodzi, jak się wytnie tutaj metal czy kawałek folii, ale to nie znaczy, będziemy omijać metal i kawałek folii, ale też dużo innych fajnych, ciekawszych rzeczy, które mają małą przewodność i cewka jest na przykład na tyle czuła lub nie czuła, żeby to widzieć, ale i tak nie zobaczymy. No, na coś ciekawszego też może nam piknąć na metal, a to może być cienkie złotko, nie? No dobra. Z tymi pierdołami to na razie koniec. Jakby jakieś pytania, no to w komentarzach piszcie i tak dalej. I tak, jak chcecie jakiś test z terenu tego wykrywacza, typowo tego, 30 łapek w górę i robię test w terenie. Po prostu jak już pójdzie 30 łapek, że chcecie taki test, żebym zrobił w terenie, to napiszcie na co, czego, czy monety, czy jak głęboko, czy jakoś tam ogólnie. Po prostu rozpiszcie się w komentarzach 30 łapek w górę. Jak jesteś nowy i wszedłeś na ten kanał, to zasubskrybuj mój kanał i wciśnij ten dzwoneczek. Zadaj jakieś pytanie, co by Cię interesowało, postaram się na to odpowiedzieć. To na razie tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Tak powiedziałem. Film w tle, na którymś odcinku. Z Jarosławca. Siema.